Siemaneczko, z tej strony Lucky Smile i zapraszam Was na pierwszy odcinek Iluzji Optycznych. Po lewej stronie obrazka widzimy twarz zastygniętą we wściekłym grymasie, a po prawej przyjazną, prawda? Odsuńmy się od monitora na około pół metra i sprawdźmy to jeszcze raz. Postacie zamieniają się miejscami. Tak naprawdę to każda z tych twarzy to połączenie elementów złośliwej i spokojnej twarzy. Nasz wzrok zwraca po prostu uwagę na różne detale w zależności od odległości od obrazka. Białe punkty migają i zmieniają kolor na czarny. Ta iluzja optyczna oszukuje wzrok poprzez sprytne zaburzenie percepcji światła naszego wzroku. Wydaje się, że kolor poszczególnych boków sześcianu jest różny. Tak naprawdę oba boki mają jednak identyczną barwę. Przekonamy się o tym, jeżeli położymy palec poziomo w miejscu ich styku. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pomarańczowe koło po prawej stronie jest zdecydowanie większe. W rzeczywistości oba koła mają jednak dokładnie ten sam rozmiar. Koło po prawej stronie uznajemy za małe, ponieważ znajduje się w otoczeniu większych obiektów. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli pod tym filmem będzie się jeden łapek w górę, lecimy z następnymi iluzjami.